Dzień dobry, cześć. W 2016 roku miałem okazję poznać Artura, gdy usługiwał w kościele Centrum Chrześcijaństwa w Bydgoszczy. I przyjechał tam i wyszedłem do modlitwy i gdy tylko do mnie podszedł, powiedział takie słowa. Pierwszy raz, w ogóle mówię to publicznie. Będziesz ojcem nie takiego, jak miałeś. A miesiąc prędzej umarł na dziecko. Straciliśmy. O, mój ojca nie znałem i on przyjeżdża z takim słowem. Rozwaliło mnie to, ale powiedziałem, niech tak będzie. Dzisiaj mam syna Jakuba i syna Jana. Jeden taki, drugi taki. Są silni, zdrowi. Ten ma 3 lata i modli się ze mną do Pana Jezusa. Kładzie ręce na ludzi i Bóg dotyka miłością ludzi, gdy on kładzie na nich ręce. Taki jest nasz Bóg. Dziękuję. Amen.